Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj sobie poruszymy wszelaki temat ognia, czyli wszystkie jednostki, które posługują się tym ogniem w byle jakim celu, w byle jakiej formie. Po prostu ogień to ogień, lawa czy tam magma, wszystko jest dozwolone, ale przed tym proszę, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcja na kanale, bo lecimy po stóweczkę. A bardzo mi zależy, żeby wbić właśnie tą stóweczkę. I też bardzo proszę tutaj właśnie o jakąś łapeczkę w górę. Ale dobra, lecimy sobie z pierwszą kategorią. Camber to wieżyczka alterelińska, albo pardon, nie wiem jak to się mówi, to alterelia, która pojawia się w drugiej części Kingdom Rush'a, czyli Kingdom Rush Frontiers. Tak jest. Jest to właśnie taki tamber, który powoduje trzęsienia ziemi. Jest to szczyt technologii krasnoludzkich górników. No i też przy tych trzęsieniach ziemi ma taki upgrade, gdzie może podpalić ziemię wokół i naprawdę jest to naprawdę dużo damage'u to zadaje jednostkom i myślę, że jest to bardzo fajna sprawa, żeby mieć taki tamber w swoich szeregach. Mamy kolejną alterelię, która pojawia się właśnie w części Kingdom Rush tej najnowszej, czyli Kingdom Rush Alliance, i mamy tutaj również krasnoludów, również alterelie, ale tym razem są to rakiety. Powstaje nam taka bestia, taka technologiczna bestia, która właśnie może zjeść papryczki, chili i po prostu wtedy są podpalone rakiety i jest to bardzo ciekawe, bardzo ciekawy pomysł, że właśnie tutaj ta wieżyczka je papryczki. Jest to dosyć śmieszne, ale to jest kolejny tutaj plusik do ognia. Mamy tutaj moim zdaniem najciekawszą wieżę alterelijską z Kingdom Rush Vengeance i są to szamani, którzy składają ofiary bogu wulkanów w zamian za wielką moc. I właśnie oni rzucają tutaj jaja prehistorycznych dinozaurów do wulkanu i ten gejzer, właśnie erupcja tego wulkanu wypluwa takie płonące pociski. Naprawdę bardzo fajny temat szamanów ognia. Tego jeszcze nie było. No i tym razem mamy orzecha, który właśnie rzuca, znaczy to jest drzewiec, drzewo orzech, który rzuca orzechami i może sobie w swoich włosach znaleźć właśnie takiego płonącego orzecha i naprawdę potężny damage to zadaje przeciwnikowi i jeszcze to podpalenie to naprawdę jest picobello. No i nic prostszego, czyli piec do palenia, do topienia różnych tutaj jakichś kamieni czy węgla. No i ma taką umiejętność, gdzie właśnie rzuca na linie wrogów rozżarzone węgle, po których przeciwnicy muszą stąpać i naprawdę niektórzy nawet na boso to naprawdę musi boleć. Mamy demoniczną jamę i uwaga, to jest ważne, nie brałem pod uwagę demonów jako jednostkę, tylko jako wieżyczki, gdyż no to osobny odcinek się zrobi o tych demonach, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, a też nie ma co tu
każdej jednostki demonicznej opisywać, tylko wziąłem po prostu dwie chyba wieże i paru tam bohaterów jest właśnie demonów bossa, czyli Molocha też nie brałem pod uwagę. No i mamy właśnie demoniczną jamę, demon Pita. No i po prostu, kurde, tutaj w ognistym jacuzzi są rzucane demony na pole bitwy i po prostu walczą. Też wybuchają oczywiście. No i jest to bardzo blisko ognia. No i najbardziej ognista wieżyczka zdecydowanie, czyli no po prostu miotacz ognia na wieżyczce. Naprawdę potężne palenie, jeszcze koktajle Mołotowa oczywiście są rzucane przez krasnoludów. No jak nie ma bardziej ognistej wieżyczki w Kingdom Rushu niż właśnie tutaj ten miotacz ognia. I przechodzimy do wieżyczek magicznych. No tutaj Ork Szaman, co prawda, aczkolwiek też posługuje się żywiołem ognia, właśnie spuszczając z powietrza te ogniste meteoryty, więc musiałem go tu dać, ale on to jest taki taka zapcha i dziura, żeby po prostu był. No i musi być oczywiście piekielny mag, czyli mag demon, który świetnie posługuje się właśnie ogniem, lawą, wszystko co ciepłe. No po prostu musi być potężne moce właśnie ognia. No i przechodzimy do przeciwników i mamy tutaj ogniste gnole, czyli gnole z pochodniami, które rzucają w nasze baraki, naszych elfów i no po prostu ich palą. No i oczywiście żywiołak magmy, czyli po prostu zbudowane ze skały i ognia żywiołaki. Są bardzo silne, bardzo potężne. Coś podobne do Yeti. Ostatnio był właśnie odcinek o Yeti. Jeżeli chcecie, no to zapraszam na kanał. Poprzedni odcinek właśnie cały poświęcony Yeti. Przechodzimy do bohaterów. No i polecimy sobie po kolei. Mamy tutaj Ignusa, czyli takiego człowieka pochodnie, który jest takim ognistym wojownikiem. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kim jest praktycznie każdy bohater świata Kingdom Rush, zapraszam na kanał B123. On się specjalizuje w tym świecie Kingdoma i nie ma drugiej takiej osoby, która aż tak dobrze zna ten świat. Mamy również Ashbite'a, który pojawia się w drugiej części Kingdoma, czyli Kingdom Rush Frontiers. Jest to ognisty smok, który no tutaj płonący oddech, uczta, ognista mgła. To są przykładowe jego umiejętności. Również nie mam tu za dużo do powiedzenia, gdyż to nie jest odcinek kim jest. Do tego oczywiście zapraszam na kanał B123. No i mamy tutaj Lilith, czyli boską czempionkę, która właśnie spala swoich przeciwników. Trochę jak Kayle w League of Legends. No i ona tutaj właśnie spala, nie wiem, słońcem czy czymś takim. I właśnie rzuca też meteoryt, więc stoi to koło ognia. Mamy tutaj jeszcze Arivana, czyli maga żywiołów, mistrza żywiołów. Genialnie opanowuje wszystkie żywioły. No i oczywiście ogień też jest żywiołem. No i mamy Feniksa, mityczne stworzenie, które zawsze się odradza. Co tu jeszcze dużo mówię? No, sami widzicie, no nie mam co tu powiedzieć, gdyż widać ogień z 10 kilometrów.
No i Oloch, czyli czarnoksiężnik ognia, który właśnie pojawia się w czwartej części Kingdom Rusha. No, naprawdę ma on długą historię. Tutaj potrafi się duplikować. No i oczywiście świetnie włada ogniem. I teraz mamy taki kontrowersyjny wybór, czyli Jacka Lanterna. I na pierwszy rzut oka, no to coś tam ma z ognia, ale nie żeby go tutaj zostawić. Aczkolwiek jak popatrzymy na jego ostateczny czar, czyli koszmar, który właśnie tworzy te ogniste konie, to już możemy zauważyć, że jednak ten ogień gdzieś tam głęboko tkwi. No i czołg zagłady SG-11, czyli maszyna wojenna, która właśnie potrafi podpalać dookoła ziemię oraz też potrafi zwołać nalot, gdzie właśnie jest taki mołotow leci z samolotu. No i przedostatni bohater, czyli Murglun. Jest to smok magmy, który zamieszkuje wnętrze ziemi. No i naprawdę jest, no jak każdy smok, w tym przypadku jest to smok magmy. No jest po prostu potężny. No, przeciwników na popiół zmiata. No i ostatni ognisty bohater w najnowszej części, czyli Warhead. Jest to automat stworzony w kuźni właśnie Mrocznej Armii Veznana, który służy po prostu do zabijania, do robienia całkowitego chaosu i właśnie korzysta do tego ogień, jakiś żar. Jak zwykle tematu oczywiście nie wyczerpałem, aczkolwiek ja te filmy robię tak po łebkach, że nie wdrażam się jakoś aż tak mocno. Oczywiście jeszcze raz, jak chcecie zobaczyć każdego z tych bohaterów, czy nawet wieżyczki, kim są, kim to jest, no to zapraszam oczywiście na kanał B123. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, no i trzymajcie się, sa.